kolejne polne bestie. No i po sprawie. Okej. Jest Diego. Moje zdanie i tak nikogo nie. Dobrze, że cię widzę. Musisz mi pomóc. Ode mnie nikt się tego nie dowie. W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Czemu nikt mnie nie słucha? W porządku. Pomogę ci. Schowałem w górniczej dolinie małą fortunkę. Chciałem ją zabrać, ale w pobliżu skrytki kręci się banda orków. Odnotowałem. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do górniczej doliny i odzyskać moje złoto. No popatrz, już mi lepiej. Nie wiem czym... Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Sam by na to nie wpadł. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Skąd? Tak, trzymać! To mi wystarczy. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Znalazłem twoje złoto. Skąd? Świetnie! Pokaż! Świetnie! Można to było zrobić. Gerbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Nie zasłużył sobie na to. Okej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Musiały pojawić się problemy. No to idziemy do Gerbranta. Będzie bardzo szczęśliwy. Co tu robisz? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Nazywają mnie Gerbrand, ale dla ciebie jestem pan Gerbrand, jasne? Rozumiem. Uważaj na słowa. Lepiej traktuj mnie z należytym szacunkiem, bo możesz wpaść w kłopoty. To ja pociągam tutaj za sznurki. Jeśli ktoś sprawia kłopoty, to czeka go spotkanie ze mną. Więc lepiej, żeby czym prędzej opuścił miasto, albo pożałuje. Większość ludzi w porcie pracuje dla mnie. Jeśli kiedyś będziesz szukał pracy, byłoby lepiej dla ciebie, żebyś mi się dobrze kojarzył. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe! Nie! Już po mnie! Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście! Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Coś nowego? O co chodzi? Kpisz ze mnie? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już dość zniszczeń. Zostaw mnie! Łe, łe. Drastyczna zmiana śpiewki. A, od razu mi lepiej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Słyszę o tym po raz pierwszy. Dostarczyłem twój list. Świetnie! I jak zareagował Gerland? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął.
No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. A więc dom jest twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Nie sądzę, żeby coś się Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego ci nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Ode mnie tego nie dostał. To rzeczywiście prawda. Dobra, no to teraz Diego będzie mógł sobie pójść tam na miejsce, a ja tymczasem pójdę do alchemika. Żeby nauczył mi podstawy mikstury. Wtedy w razie czego będę mógł się nauczyć lepszych mikstur od Konstantino. Czy w razie czego? Będę się musiał nauczyć od razu. Ponieważ mam dość punktów na nauczenie się mikstury siły. Później jeszcze pójdę do Sakity i nauczę się mikstury zręczności. Chociaż zręczność mogę sobie zwiększać za punkty umiejętności, bo Diego ma bardzo wysoki limit górny, że tak powiem. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Aby przygotować miksturę, potrzebujesz menzurki. Będą ci również potrzebne odpowiednie składniki. No co ty? Gimme, gimme. No to do widzenia. To tak, skoro już potrafię robić podstawową miksturę, mogę pójść nauczyć od Konstantina większej ilości receptur. W tym właśnie mikstury siły. I zacząć masową produkcję. A, przy okazji sprzedam skóry. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie można wierzyć we wszystko. A ten znowu to samo. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! Nieźle! Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. O, nawet skóra cieniostwora! Takie są sporo warte. Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Pokaż mi swoje towary. Nie wiem, czemu on się tak denerwuje. O, właśnie taką kuszę. Tak. Tak. Potrzebuję skądś wyczasać ciężką kuszę. A później ciężką kuszę na smoki. A. Wytrychy. No to teraz jeszcze trzeba pouczyć się alchemii. Nie. Chciałbym poznać nowe receptury tworzenia mikstur. Miałeś już wcześniej jakiś kontakt z alchemią? Tak. I wciąż jeszcze żyjesz. Nie najgorsze kwalifikacje. Myślę, że mogę ci podać kilka formuł. Oczywiście zależy, co chcesz wiedzieć. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Musisz sam wybrać. Aby przygotować ekstrakt leczniczy, potrzebujesz ziół leczniczych i rdestu polnego. Pamiętaj, że ten wywar trzeba bardzo ostrożnie podgrzewać. Jakich... Zna...
Tworzenie eliksiru leczniczego wymaga nieco doświadczenia. Będą ci potrzebne korzenie lecznicze i rdest polny. Bardzo uważaj przy podgrzewaniu. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Eliksir siły! Wspaniała mikstura! Będziesz potrzebował rzadko spotykanego smoczego korzenia i szczawiu królewskiego. Gotując wywar, nie możesz pozwolić, żeby doszedł do wrzenia, bo spotka cię paskudna niespodzianka. Okej. No to teraz stół alemiczny. I... raz. Dwa. I trzy. Czy mi się skończyły mędzurki? Tak, skończyły mi się mędzurki. A ile mam jeszcze szczawi? Siedem, a tych trzy. Dobra. Czy trzy mędzurki sobie machnę? Pokaż mi. Dobra, wszystko. To mi się też przyda, nie pamiętam po co. A nie, już pamiętam po co, dobra. Przyda mi się w To jest boska moc gwiazd, tak? Dobrze kupiłem. Tak. No to dalej. Raz. I dwa. I trzy. Załatwione. No to co, osoba godna pije do dna. A, jeszcze mogę przy okazji zmieszać tytoń, nie? Z miodem. Dobra, ile mam teraz siły? No. Już znośnie. Mogę w sumie założyć w takim wypadku orkową zgubę. Abuin był tam. Ogólnie Abuin jest dość zabawna postać, bo można prosić go o wróżby, żeby powiedzieć: co niesie przyszłość? I w ten sposób można odzyskać wskazówki do tego, co powinno się zrobić, ale no... Witaj, przyjacielu. Spocznij na mych skromnych dywanach i zapal spokojnie fajkę. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Mam nową mieszankę tytoniu. Daj mi spróbować. Cóż za cudowny smak! Nigdy nie paliłem nic równie dobrego. Jak przygotowałeś tę mieszankę? Zmieszałem tytoń z miodem. Dobrze się sprawiłeś, ojcze sztuki fajkowej. Byłbym zachwycony, mogąc nabić me niegodne fajki tym arcydziełem. A zatem nabij sobie. Dzięki ci, synu szczodrości. Żaden inny tytoń nie może się z tym równać.
wykupię od ciebie każde zdziebełko, jakie mi dostarczysz. Dobra. To teraz jeszcze mogę pójść do... Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, Zurisan? Kantar dalej tu jest Elega. Ej, ty! O! Nie mów. Tego bym chciał. Ktoś musi pracować. No i teraz moje statki przedstawiają się o wiele lepiej niż przed przejściem do miasta. Dobra, to teraz jeszcze pójdę zrobić to, co powinienem był zrobić na samym początku, czyli do lorda Garonda i go poinformować o wszystkim. No ale wpierw otwierzę się rzeczy, które mam po drodze. Czyli pierwsze, wizyta u Watrasa. Żona Lobarta Hilda zachorowała. Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać. Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Dobrze, dam jej lekarstwo, które zmniejszy gorączkę. Skoro już tu jesteś, mógłbyś jej zanieść lekarstwo? Dobra. I teraz trzeba odwiedzić jeszcze 3 osoby, zanim pójdę do Hagena. Słyszę o tym po raz pierwszy. Naprawdę sama widziałam. A ty dalej tutaj stoi? Coś się zbugowało. Hej! Żadna wielka sprawa. Byłem w Górniczej Dolinie. I co? Jak wygląda sytuacja? Złoża się wyczerpały. Nie warto prowadzić prac dla kilku skrzyń rudy. To niemożliwe. A więc jestem zrujnowany. Co z naszą umową? A teraz słówko o twojej nagrodzie. Proszę, weź ten pierścień. Żadna wielka sprawa. Dobra. Ciągle to samo. Wielkie mech. Ponieważ sam z siebie mam punktów życia... O, 239, wow. Więc 10 teczy w tamte, co to za różnica. Wolę już mieć redukcję obrażeń od każdego ciosu. Którą zapewni mi pierśnik, że da mi Lutero. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecałem. Pokaż mi swoje towary. Nic ciekawego. Teraz odwiedzę jeszcze Salandrila. Znowu nic specjalnego. No to teraz do Lorda Hagena. Skrótem. Ale wpierw jeszcze zahaczę o ogrodnika. Zobaczymy jakiegoś ciekawego zielska. Nope. Do widzenia! Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie! Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność, przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem.
najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. No. To tyle w tym temacie. Jak tam z zadaniem mi stoję? A tak. Może coś mieć napisane ciekawego? Nie musisz tego. Podejrzewam, że wiem, gdzie jest ta laga, jak teraz o tym myślę. Zapiszę grę. Czemu nikt mnie nie słucha? Nic o tym nie wiem. I udamy się tutaj w prawo zaraz. A jeszcze nie w tym momencie. Chociaż w sumie mogę od razu zmienić tam. Rozstrzygnąć szopijców. Sio. Nie lubię komarów. Teraz czeka mnie ta horda wilków tutaj, z tego co pamiętam. Normalnie można tutaj pójść na polowanie z tym... dawnym czeladnikiem Bospera. Nie, zaraz chyba. Okej, okay, czyli to były te, które się zrespiły. Dobra, spoko. Teraz cieniostwór. Uff. Żeby nie wstaje. Nie ma. I tymczasem mogę sobie jeszcze walnąć tę miszturkę leczącą. Wkrótce będę musiał przysiąść i trochę ich porobić. Uwaga, bo znajdę wszystkie te zwłoki. Jakoś to wątpię. Ork mnie dostrzegł. I to był jego błąd. Trzeba było patrzeć w inną stronę, by dlaczego. Dobra, teraz tak, tutaj w lewo powinny być gobliny. I nawet są. Dużo, dużo goblina. Dużo brzydka czarna goblina. Teraz dużo martwa goblina. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dużo biedna goblina. Gdzie ten ostatni bęcwał? Jej, zaraz zawiały krótki miecz. Zawsze to, czego potrzebuję. Jakiś mieszek. Ła. Ta potęga. Okej, okay. Skoro tak, i to już z głowy. Przejdę się jeszcze w inne miejsce. Niby nie muszę tam teraz iść, ale czemu nie?